22 kwietnia przypada wspomnienie świętego Agapita I, papieża. Agapit urodził się w Rzymie. Pochodził z arystokratycznego i bogatego rodu Anincjuszów. Był synem Gordiana, rzymskiego prezbitera przy kościele świętych Jana i Pawła, zamordowanego przez zwolenników antypapieża Wawrzyńca. Agapit był archidiakonem rzymskim. Wybrany na stolicę Piotrową w 535 roku, zajął się porządkowaniem spraw kościelnych. Między innymi wprowadził zasady obieralności papieża w miejsce dotychczasowej praktyki mianowania kolejnego papieża przez poprzednika. Swój pontyfikat rozpoczął od publicznego spalenia dekretu klątwy rzuconej przez Bonifacego II na Dioskura, antypapieża. W swoich dokumentach ustosunkował się do arianizmu. Zabronił świeckim nauczania w kościele. Swój rodzinny dom na Wzgórzu Celestyńskim zamienił w bibliotekę, która miała być częścią zakładanego ośrodka wyższych studiów religijnych Uniwersytetu Rzymskiego i biblioteki teologicznej, wzorowanej na Bibliotece Aleksandryjskiej. Wiosną 536 roku, na prośbę króla Italii, udał się do Konstantynopola, aby powstrzymać militarne zamiary wobec Italii. Cesarz bizantyjski Justynian przygotowywał się bowiem do podboju Italii, która od 476 roku była królestwem germańskim. Aby sfinansować tę podróż, Agapit I musiał zastawić naczynia liturgiczne, co świadczy o zubożeniu finansowym ówczesnego kościoła rzymskiego. Agapita I uroczyście powitano w Konstantynopolu, ale misja zakończyła się niepowodzeniem. Podczas pobytu na dworze cesarskim zmarł 22 kwietnia 536 roku. Jego ciało przewieziono do Rzymu i pochowano w portyku Bazyliki Świętego Piotra 20 września 536 roku. Módlmy się, Wszechmogący Wieczny Boże. Ty wybrałeś świętego Agapita, aby przewodził całemu Kościołowi oraz budował go słowem i przykładem. Za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem z ludem im powierzonym. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.